Nazywam się Gracjan Trzciński, uczę się w liceum, jestem teraz w klasie maturalnej. Dużo czasu mi zajmuje teraz przygotowywanie się do matury, aczkolwiek zawsze znajdę czas, żeby znaleźć się tutaj na takim wystąpieniu. Jesteśmy mieszkańcami Raczek. Należymy do koła gospodyń raczkowskich już 11 lat. Współpracujemy z Ośrodkiem Kultury w Raczkach z panią Dorotą. Jesteśmy bardzo zadowolone z współpracy, a ona chyba z nas jest zadowolona, bo przy każdych okazjach jesteśmy razem. Tak samo teraz i w szopce występujemy. Do przedstawienia namówiła mnie pani Dorota Halicka, kiedy chodziłem do niej na kółka takie artystyczne. Tam uczyłem się rysować, malować i po prostu pewnego razu zauważyła, że jestem dosyć taką też otwartą osobą, przez co pomyślała, że mógłbym spróbować takie szopce, na co ja po prostu się zgodziłem. Natomiast na początku brałem zawsze jakieś krótkie role, a w tym roku po prostu się rzuciłem na główną rolę Heroda. Ja gram rolę gospodyni, raczkowską gospodynię. To jest w trakcie sesji Rady Gminy. Są rozmowy, wymienianie poglądów i zmiany, które chcemy tutaj zrobić w swojej gminie. No, wcielam się w taką swoją osobę, bo też to lubię i też wcielam się tutaj w prace społeczne. I taką samą rolę też odgrywam tutaj na scenie. Kładę się spać, powtarzam. Wstaję w każdym momencie, gdzie jestem, w każdej chwili, gdzie jestem. Teraz szłam na spotkanie, na przedstawienie, na próbę z wnuczką i też powtarzałyśmy, także w każdym momencie. Moi znajomi na początku, jak powiedziałem im, że występuję, że muszę odpuścić sobie tam jeden czy drugi wieczór, ponieważ mówię wprost, że idę na próby, że teraz szykuję się na to, żeby występować jakoś tutaj 19 stycznia, ponieważ oni tak jakby nie są takimi rzeczami zainteresowani niektórzy, jednak potem wszyscy przychodzą, wszyscy tutaj oczywiście chcą to zobaczyć, chcą zobaczyć właśnie swoich znajomych, jak odgrywają swoje role. I na początku są takie właśnie małe śmieszki, ale mimo wszystko wszyscy reagują na to w taki sposób, że jednak fajnie, że coś robisz, fajnie, że występujesz, na pewno bardzo chętnie przyjadę i to zobaczę. W tej sztuce jest takie nasze życie. Nasze życie prywatne, nasze życie raczkowskie, bo to wszystko się dzieje, ta cała sztuka jest, dzieje się w sumie problemy nasze raczkowskie i to wszystko się wydaje, że to jest cały czas to, w tym żyjemy i tak jest też w sztuce. W tej chwili mamy też takie zagadnienie, może problem, bo budowana jest nowa sala widowiskowa, nie? I też byśmy chciały, żeby to było szybciej, żebyśmy miały gdzie występować. Także są różne zagadnienia nawet w tej sztuce i pytania, kiedy to będzie, co możemy jeszcze zrobić, żeby dopomóc szybciej, żeby wybudować tą salę. Jest to coś, do czego jeżeli już występujemy, to musimy się do tego przygotowywać tak na pełnej parze, po prostu wiadomo. Niektórzy mają krótszy tekst, niektórzy mają dłuższy tekst. Ja na przykład właśnie też, jest to pierwszy raz dla mnie taka rola, do której przychodziłem właśnie. Zawsze miałem krótkie role, w tym roku jest to długa rola. I tak, przygotowuję się do tego niemalże codziennie, bo nawet jak wychodzę ze znajomymi, to po prostu czy to nawet raz
gdzieś na jakimś spotkaniu po prostu mówię, że chciałbym coś przećwiczyć i oczywiście daję im cały scenariusz i po prostu odgrywamy tą scenkę i ja po prostu od nich staram się zbierać właśnie takie informacje jak, czy na pewno dobrze to odgrywam, a może jakbym powiedział to w taki sposób albo w inny, albo może po prostu, nie wiem, ktoś mi raz powiedział, że za mocno to recytuję, co jest co jest właśnie takie nie w porządku, właśnie wychodzi to tak mało naturalnie, a mi zależało na tym, żeby po prostu tą rolę odegrać w tym roku profesjonalnie, specjalnie, rzuciłem się na coś takiego, więc tak, muszę się do tego jak najbardziej przykładać codziennie. Występowanie na innych scenach wiązało się dla mnie tylko i wyłącznie z takimi szkolnymi przedstawieniami, czy to też właśnie, może nie była to scena w Szopce, aczkolwiek była to scena w innych występach, do których potrzebowała mnie pani Halicka. I za każdym razem podchodziłem do tego w taki sam sposób, po prostu zawsze chciałem przyjść, odegrać swoje i być z tego dumnym. Ale czy będę z tym wiązał jakoś przyszłość? Nie wiem, nie wiadomo, co nam los pokaże, aczkolwiek wiem, że jeżeli nadarzy mi się taka szansa, prawdopodobnie z niej skorzystam. Jeżeli będzie taka okazja, jeżeli ktoś mnie zauważy, będzie chciał mnie w swoich występach, ja jak najbardziej zawsze się na to zgodzę, ponieważ jest to naprawdę świetna zabawa.